Pewnego razu jedna siostra przyniosła taki list, Hiskiaszowy list, i wręczyła mi jako pastorowi. Okazało się, że drugi z kolei specjalista wypowiedział się ostatecznie, że to są ostatnie może 2 lata jej życia, że to jest wszystko, na co stać jej serce, że może porządkować swoje życie. Widziałem siostrę, która wróciła z badań onkologicznych i bez słów, ze łzami w oczach położyła mi na biurku wyniki. List, na który nic nie potrafiłem odpowiedzieć. List Hiskiasza. List, który nie ma komu już przeczytać. List, którego nie można wyrzucić do kosza, bo się go już przeczytało i otwarło, ale którego wcale się nie chce dostać. Taki list dostaje Hiskiasz. To może być właśnie opinia ze szpitala. To może być zwolnienie z pracy. To może być fałszywy osąd. Wielu z was cierpiało być może przez taki list, inni go jeszcze nie dostali. Hiskiasz zrobił coś, do czego chciałbym każdego z was namówić. Tamtego dnia, kiedy ta dziewczyna przyniosła ten list, pamiętam, poszedłem i zacząłem rozmawiać z kilkoma braćmi, siostrami. Siedzieliśmy razem na spotkaniu modlitewnym i powiedziałem im, nie mogę się z czymś pogodzić. Wiecie co? Za jakiś czas jej krzesło, ona zawsze siedziała w tym samym miejscu, będzie puste. Ja wyjdę i powiem na cmentarzu, że tak się upodobało Bogu. A wy będziecie mieć poważne miny i wszyscy będziemy udawali, że wierzymy w to, co mówię. Ale ja nie wierzę, że my to wiemy, dlatego że tak się upodobało Bogu. Ja myślę... Powiedziałem, słuchajcie, chodźcie, weźmiemy post i modlitwę za tą sprawę. Chodźcie, przeciwstawimy się tej sprawie. Nie zostawiajmy jej tak. Nie może być tak, żeby dzieci zostały same. Nie może być tak, żeby krzesło w zborze było puste. Nie może być tak, żeby po prostu powiedzieć, że wszystko, co wiem, to to, że się Bogu upodobało. To nie jest tak. I zaczęliśmy się modlić. I powiem wam, wymodliliśmy tą osobę. Żyje do dziś. Hiskiasz zrobił to, co najwspanialsze w chrześcijańskim życiu. Poszedł z tym listem i przeczytał go temu, który powinien ten list przeczytać. Przeczytał go Panu. 14 werset. Piękny, przełomowy, przebudzeniowy. A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. To jest jeden z najlepszych wersetów Biblii. Jeden z moich ulubionych wersetów Biblii. Jeden z moich przeżytych wersetów z Biblii. Mam moje wyniki ze szpitala, które pokazuję czasami znajomym lekarzom. Wszyscy, którzy na nie patrzą, kiwają głową. Kilku moich znajomych je zobaczyło. Nie obnoszę się nimi, ale czasami są ludzie, którzy się nawet znają, mówię, zobaczcie. To jest mój list. Jeden z najwspanialszych wersetów w Biblii. Rozwinął list przed Panem. Panie, Ty wiesz, Ty możesz. Ja wiem, że Ty możesz. Ja się na tym nie znam, Ty się na tym znasz. Ja nie mam już rozwiązania. Byliście w tym miejscu, ja byłem. Prawdą jest, jak to strasznie trudno przyznać, prawdą jest to, co ten diabeł mówi. Wielu już zabił i zniszczył, a teraz mi mówi, że kolej na mnie. Lekarz mówi, nikt z tego nie wyszedł. Ludzie powiedzą, to co mi powiedział jeden brat do telefonu, jak mu powiedziałem, co mi jest. Zadzwonił do mnie do szpitala, wiecie, znawca psychologii. Jak mu powiedziałem, co mi jest, to mi powiedział, no, znałem jednego brata, też miał tą chorobę, no, już go nie ma. Myślę, ludzie, ja dzisiaj do tej pory nie rozumiem, czemu on mi to powiedział, jak ja byłem w szpitalu. Każdy powie, że nie ma nadziei. Wyobraźcie sobie film, gdybyśmy nakręcili o Hiskiaszu. Jesteście ze mną?
Wyobraźcie sobie teraz to ujęcie. Lubi filmy, nie? Takie dobre filmy, tak dobrze zrobione. Wyobraźcie sobie Hiskiasza i wiecie, co by było wtedy w tle? W tle nie byłaby muzyka. Gdybym kręcił na ten temat film, w tle byłoby dokładnie to, co w życiu jest w tle. Dudnienie asyryjskiej armii za murami. Odgłosy tysięcy głodnych krwi żołnierzy. Lament kobiet i dzieci za murami. I ból, od którego pęka głowa, kiedy sobie zdasz sprawę, że nie masz wyjścia z tej sytuacji. I Hiskiasz klęczał, leżał, padał przed Panem, ze łzami w oczach rozwinął list. Był on i była ściana. Nie do zwalenia. Mur nie do przejścia. Wróg nie do pokonania. I tu jest wielka duchowa prawda mojego wykładu. Bóg nie pozwoli krzywdzić swojego narodu. To, o czym pisze księga tu o Hiskiaszu jest... Wiecie, to nie jest tak, że Hiskiasz nigdy nie umarł. Hiskiasz umarł, nie wiem, czy o tym wiecie. No ale... Ale ta historia skończyła się inaczej. I mamy jeszcze jedną wielką prawdę. Bóg chce, byśmy wołali do Niego o pomoc. Byśmy wołali o pomoc i przestali słuchać Asyrii. Jesteś dzisiaj może chory, siedzisz tu i wiesz, co teraz myślisz? Myślisz tak, byłem jak tu byli z Ameryki, też mówili, że mogę być uzdrowiony i Bóg mnie nie uzdrowił. Pastor jest świadkiem. Byłem jak tu Ruscy byli, mówili, że Bóg uzdrawia. I co kulec myślisz, że teraz ty powiesz, że Bóg mnie uzdrowi, mnie uzdrowi. Nic mnie nie uzdrowi. Gadaj zdrów, głupoty. Bóg cię uzdrowi, dlatego że Bóg jest Bogiem. Jeśli ma taki plan, to to zrobi. Bóg chce, żebyśmy do Niego wołali. Jego naród tym się różni od wszystkich, że mamy Boga, który widzi, słyszy i reaguje. I kiedy widzimy obce armie, jak zaczynają zawracać, to to jest wielkie. Nigdy nie zapomnę tego dnia, kiedy leżałem w łóżku, śmierdziałem jak trup już. Nie mogłem wstać o własnych siłach. Żona przynosiła herbatkę. Ja byłem herbatkę, tak mi się ręce trzęsły. Nie mogłem się napić nawet dobrze. Brudny, spocony. Wczoraj wam mówiłem, kiedy się spociłem, to śmierdziałem jak apteka, nie jak człowiek. Przypominałem sobie wszystkie bzdury swojego życia. Przypominałem sobie, ile razy głupio gadałem. Skruszony, złamany, zrezygnowany. 18 tabletek rano wsypywałem. 16 po południu i 18 wieczorem. Myśl przyszła wtedy. Wezwij starszych zboru. Ja nie wiem, czemu ja wcześniej o tym nie pomyślałem. Wezwij starszych zboru. Oni przychodzili, odwiedzali mnie, ale ja ich nigdy nie wezwałem. Tamtego dnia postanowiłem zadzwonić do starszych zboru i prawie już sięgałem po telefon, kiedy mój telefon zadzwonił. Zadzwonił jeden z braci, który zresztą pracuje tu w Warszawie. Wtedy pracował na Śląsku. Zadzwonił do mnie i mówi, wiesz co, modliłem się o ciebie. Chcę ci powiedzieć, wezwij starszych zboru. A ja się rozpłakałem. Mówię, ja właśnie starszych zboru chciałem wezwać, kiedy do mnie dzwonisz. Mówi, to wezwij, ale mam do ciebie prośbę. Nie oczekuj od Boga tego, że cię uzdrowi, ale wezwij starszych zboru, dlatego że Słowo Boże tak mówi, bądź posłuszny. I to był jeden z tych facetów, wiecie, to nie był jakiś mistyk. To nie był jeden z tych, co więcej słyszą od Pana niż prorok Daniel. Wiecie, o czym mówię. On do mnie mówi... Wezwij starszych, Pan mi pokazuje, że coś uczyni. Ja mówię, zaraz wzywam. Odłożyłem telefon wstrząśnięty tym, że Bóg wszystko wie, wiecie. Pomyślcie, po tylu latach służby na łóżku odkryłem, że Bóg wszystko wie. Wiedzieliście o tym? Już mam dzwonić i dzwoni drugi raz telefon. Nie chcę tu nazwiskami rzucać. Dzwoni brat, którego też niektórzy z was znają. Jeden z pastorów. I mówi, słuchaj, mieliśmy spotkanie modlitewne. I na tym spotkaniu, i to słuchajcie, to nawet nie charyzmatyczny, nie zielonoświątkowy kościół. I mówi, na tym spotkaniu miałam od Pana wielkie przeczucie. Jak umiał, tak mi powiedział, mówi, słuchaj, Bóg chce, żebyś wezwał starszych, bo Bóg coś ma dla ciebie.
Jakbym nie leżał, to wtedy bym się wywrócił. Powiedziałem mu, słuchaj, ja już mam tego dość. Chłopie, ja nawet herbaty nie mogę trzymać. I ja wiem, że dzisiaj wezwę starszych. Przyszli starsi zboru. I tu już mogę mówić nazwiskami, bo nie chodzi o to, że tych ludzi znacie czy nie znacie, ale o to, że oni o tym wiedzą. Starszy zboru w Chełmie, brat Jagnicki Kazimierz, kaznodzieja. Kaznodzieja zboru chełmskiego Janusz Dworak i Janusz Czemrajda. Wie, którzy co jeżdżą do Chełma znacie. Stanęli koło mnie. Brat Jagnicki wziął butelkę z olejem i wylał olej na rękę. Położył na mojej głowie. Ja stałem spocony, wiecie, w tej piżamie, w tych śmierdzących, przepoconych gaciach, bo to jedyne, do których się jeszcze mieściłem. Nie mogłem nawet stać na nogach. Bracia mnie trzymali, bo mnie nogi nie trzymały już. A więc klękłem na kolana i nigdy nie zapomnę słów zwycięstwa i wyzwolenia, od których się zaczęło wielkie zwycięstwo mojego życia. Kiedy położył mi z tym olejem na głowie rękę i powiedział, pastorze, w imieniu Jezusa, Syna Bożego, przywracam cię do służby. Na drugi dzień wziąłem prysznic. Ubrałem się. Dzień wcześniej nie mogłem wypić herbaty. Dzień później pojechałem samochodem na nabożeństwo. Przyszedłem do zboru. I kiedy wszedłem do zboru, ludzie już byli. Potem stałem i powolutku, bo mi się jeszcze w głowie kręciło, podszedłem do kazalnicy, żeby powiedzieć ludziom, że Bóg jest wielki. Żeby powiedzieć ludziom, nawiązując do dzisiejszego kazania, że wojska asyryjskie zawróciły spod murów. I wtedy zbór zaczął klaskać. Jestem 22 lata w służbie kaznodziejskiej. Zrobiłem parę dobrych rzeczy i zrobiłem 100 tysięcy głupich rzeczy. Ale w tamten dzień zbór zaczął klaskać i klaskali długo. Nigdy nikt mi nie klaskał za to, że stałem za kazalnicą i wtedy też nie klaskali mi. Klaskaliśmy, a gdybym kręcił film, to kamera wyjechałaby za mury i zobaczylibyście porzucone namioty, połamane flagi i puste pole. To jest ta potęga naszego Boga, kiedy obce armie zawracają. Kiedy zwyciężasz, kiedy okazuje się, przeciwstawcie się Mu, a ucieknie od was, że to jest prawdą. To tak jak w czasie kazania. Pomiędzy ustami kaznodziei, a uszami słuchacza, Duch Święty dokonuje cud. Tak pomiędzy słowami, przeciwstawcie się, a ucieknie, jest cud waszej wytrwałości. To jest to, co wam chciałem dziś powiedzieć. Ja wiem, że ja nie jestem fachowcem od chorób, dalej się na tym nie znam, ale wiem jedno dzisiaj, poznaję mojego Boga, na tym chcę się znać. I Bóg może cię podnieść, bez względu na to, co mówią ludzie. I zanim znowu za murami twojego życia, zza horyzontu wynurzą się obce flagi i zanim znowu zacznie dudnić ziemia od marszu obcych wojsk, możesz umocnić się w Panu. Bo Bóg ci da zwycięstwo. I wtedy przychodzi prawdziwe przebudzenie. Ja się nie znam na wrogach. Ja się nie znam na walce. Ale tak mi się podobają te wersety, które mówią, że ta wojna należy do Pana. I chwała Panu.